Radomski Szpital Tymczasowy powstanie w Centrum Rehabilitacji. Rezerwy Radomiaka Radom przegrały 1-3 z Mazowszem Grójec. Hydrotrak Radom pokonał GTK Gliwice 87-80. W nowym budynku Centrum Rehabilitacji Radomskiego Szpitala Specjalistycznego powstanie szpital tymczasowy dla pacjentów zarażonych koronawirusem. O decyzji budowy takiego obiektu w Radomiu poinformował Wojciech Skurkiewicz poprzez swoje media społecznościowe. Samo miasto rekomendowało stary oddział ginekologiczny jako najlepszą lokalizację szpitala tymczasowego. Totalizator sportowy podjął się organizacji szpitala tymczasowego dla pacjentów covidowych w związku z pandemią koronawirusa. Placówka ta będzie zlokalizowana w Radomiu, to jest pewne. Projekt oczywiście powstaje we współpracy z Wojewodą Mazowieckim i Ministerstwem Aktywów Państwowych. Jeśli chodzi o totalizator sportowy, to tutaj będzie jakby nadzorował i koordynował tą organizację tego szpitala tymczasowego. Jak twierdzi prezydent Radomia Radosław Witkowski, nowy szpitalny budynek jest pod względem technicznym najlepiej przygotowany do tego, by móc zapewnić pacjentom jak najlepszą opiekę. Jeśli chodzi o koszty, no to koszty będą poniesione przez Skarb Państwa, natomiast po naszej stronie będzie cała ta część organizacyjna, inwestycyjna, a część medyczna, czyli personel medyczny oraz ta część administracyjna, czyli zapewnienie tych wszystkich zgód administracyjnych, odpowiedniej kadry, sprzęt, to wszystko leży w kompetencjach wojewodów oraz szpitali patronackich. Totalizator sportowy do tej pory przekazał łącznie ponad 20 milionów złotych na wsparcie walki z pandemią COVID-19 i jej skutkami. Miasto deklaruje pełną otwartość na współpracę ze spółką, która została zobowiązana do stworzenia tymczasowego szpitala. Szacuje się, że placówka w Centrum Rehabilitacji będzie w stanie przyjąć około 100 pacjentów. Dla przykładu szpital tymczasowy na Stadionie Narodowym zapewnia obecnie 300 łóżek, a docelowo ma być ich 1200. Od kolejnej porażki rundę wiosenną czwartej ligi rozpoczęły rezerwy Radomiaka Radom. W niedzielę podopieczni Jarosława Czupryna rozegrali spotkanie 14 kolejki z Mazowszem Grójec, które jednocześnie było inauguracją rundy wiosennej. Radomianie przegrali 1-3, mimo iż to oni jako pierwsi wyszli na prowadzenie. W 21 minucie gola zdobył Dominik Stępień, który stanął oko w oko z golkiperem gości. Po około pół godzinie gry inicjatywa przeszła na stronę gości, którzy za wszelką cenę dążyli do wyrównania. I tak w 42 minucie spotkania arbiter wskazała na wapno po faulu defensora Radomiaka. Do piłki podszedł sam poszkodowany, którego zatrzymał świetnie dysponowany Wiktor Pajączek. Niewykorzystany karny nie zdeprymował jednak Mazowsza, które dwie minuty później wykorzystało błąd rezerw Radomiaka. W środku pola piłkę stracił Jakub Nowakowski, goście przeprowadzili dynamiczną kontrę, którą golem zakończył Daniel Złoch. Gdy wydawało się, że to już na tyle emocji w pierwszej części gry, pani arbiter dopatrzyła się przewinienia obrońcy Mazowsza we własnym polu karnym. Do piłki ustawionej na 11 metrze podszedł środkowy obrońca Radomiaka Łukasz Wiech, który nie trafił nawet w bramkę Filewskiego. Jego kiks zakończył pierwszą część gry. Końcówka też samego i pierwszej połowy, gdzie mamy rzut karny na 2-1 do szatni, też niestrzelony. I chyba te ostatnie 5-10 minut zdecydowało o obrazie też i drugiej połowy, gdzie trzeba przyznać szczerze, że nas właściwie na boisku już nie było. Zespół Mazowsza przejął inicjatywę, utrzymywali się przy piłce, stwarzali sobie sytuacje bramkowe. Tak też rzeczywiście było. W drugiej części gry rezerwy Radomiaka poza incydentalnymi zrywami praktycznie nie istniały. To Mazowsze dyktowało warunki gry, a w 71 minucie podwyższyło wynik na 1-2. Rajd lewą stroną boiska Michała Czerepoka zakończył się dośrodkowaniem, które zatrzymało się na ręce obrońcy Radomiaka. Pani arbiter wskazała na 11 metr, tym razem do piłki podszedł Daniel Złoch, który pewnym uderzeniem pokonał Wiktora Pajączka. Na domiar złego w drugiej części gry z boiska wyleciał Jakub Nowakowski. 19-latek najpierw przerwał korzystną akcję Mazowsza, za co zobaczył żółtą kartkę, by kilkanaście minut później po nieodpowiedzialnej stracie uciec się do kolejnego faulu. Za ten również ujrzał żółty kartonik. Było to jego drugie napomnienie, dlatego w konsekwencji zobaczył czerwoną kartkę i udał się pod prysznic. Tuż przed końcem nieudolne wybicie defensora Radomiaka wykorzystał Jacek Kowalski, który ustalił wynik na 1-3. W dalszym ciągu to pokutuje, że ten wiek juniorski, młodzieżowy powoduje, że przychodzi moment jakiejś dekoncentracji, zrobienia jednego, dwóch błędów, jeden po drugim.
i później też no, nie ma komu na tym boisku jakby uspokoić. Niewykorzystane sytuacje z obu stron zadecydowały o wyniku tego spotkania, bo my dzisiaj ten mecz wygraliśmy 3-1, wyjeżdżamy z kompletem punktów, a równie dobrze ten wynik mógł w drugą stronę wyglądać na naszą niekorzyść. Tak. Mimo 10 porażki w czwartej lidze, młodzież Radomiaka do pewnego momentu była równym przeciwnikiem dla doświadczonego Mazowsza. Postawili warunki dość twarde dla nas, ale tak do pewnego momentu chyba większym byliśmy samym przeciwnikiem dla siebie niż to przeciwnik dla nas. Gdzieś tam ta gra nam się nie układała, kilka niewykorzystanych sytuacji, ten mecz cały czas był na styku i mówię, w różną stronę mógłby zostać rozstrzygnięty. Kolejna porażka i zaledwie 10 punktów zdobytych jesienią sprawiają, że szanse rezerw Radomiaka na utrzymanie w czwartej lidze są praktycznie nikłe. Zgoła odmiennie wygląda za to sytuacja Mazowsza, dla którego 20 oczekiwań, 5 miejsce w tabeli. To zdecydowanie wynik ponad stan. Tych punktów przekroju całej rundy zdobyliśmy 17, dzisiaj dokładamy 3 kolejne, więc myślę, że to jest bardzo dobry wynik, patrząc na to gdzieś, że jesteśmy Beniaminkiem i jakie były warunki w wielu tych meczach, które graliśmy. Przed czwartoligowcami w bieżącym roku pozostała do rozegrania tylko jedna kolejka. Rezerwy Radomiaka zmierzą się w niedzielę 8 listopada z Oskarem Przysucha, a Mazowsze w sobotę podejmie na własnym placu KS Warka. Hydrotrack Radom sensacyjnie pokonał GTK Gliwice 87-80 w niedzielnym meczu Energa Basket Ligi. Po serii porażek nic nie wskazywało na to, by radomskie smoki miały przełamać się akurat w starciu z faworyzowanymi gośćmi. Sport lubi jednak zaskakiwać i w niedzielę robił to od samego początku, bowiem pierwszą kwartę Radomianie wygrali aż 30-9. Pierwsza kwarta myślę, że ustawiła troszkę ten przebieg meczu, koncertowo zagrana przez nas, 30-9 bodajże. I w obronie, i w ataku skoncentrowani, czyste pozycje, wystarczało tylko trafić. Tak naprawdę w każdej statystyce przeważaliśmy w tym meczu. W drugiej kwarcie GTK wygrało 19-21, trzecia odsłona to 24-30 dla gości, a ostatnia 14-20. Jak widać, przewaga wypracowana w pierwszej części gry sprawiła, że GTK mimo systematycznego zmniejszania straty ostatecznie nie zdołało pokonać Radomian, którzy wreszcie wyglądali dobrze nie tylko pod względem taktycznym, ale i fizycznym. Ja chciałbym pogratulować moim zawodnikom, bo tylko oni wiedzą, przez co przeszli przez ostatnie 3-4 tygodnie ile kosztowało ich to, żeby wrócić do w miarę odpowiedniej dyspozycji fizycznej, bo to był nasz największy mankament w ostatnich meczach. Nie mieliśmy czasu, żeby się przygotować nie tyle pod względem taktycznym, ale po prostu fizycznie byliśmy nie do końca gotowi, żeby grać. Dla Hydrotrachu pokonanie Gliwiczan było trzecim zwycięstwem w obecnym sezonie Energa Basket Ligi. Widać, że powoli wracamy do siebie i mogliśmy dzięki temu dzisiaj egzekwować pewne rzeczy na boisku. Zespół był bardzo skoncentrowany. Tak jak pan powiedział, bardzo ważne dla nas zwycięstwo i mam nadzieję, że też, że nie ostatnie. W niedzielnym meczu fenomenalną formą wykazał się Filip Zegzuła, który zdobył 24 punkty, z czego aż 21 było efektem rzutów za 3 punkty. W newralgicznym momencie czwartej kwarty, gdy goście byli blisko wyrównania, Zegzuła po raz kolejny trafił za 3, co rozwiało wszelkie wątpliwości dotyczące ostatecznego rezultatu. Było gorąco, 2 punkty tylko przewagi, na szczęście Warnado nie trafił dwóch osobistych dla nas. Na pewno ważny rzut, ale też dobrze wyegzekwowana zagrywka. Musiałem wyjść i trafić. Tak też się stało i ostatecznie Hydrotrack zwyciężył 87-80. Kolejny mecz podopieczni trenera Roberta Witki rozegrałem już w piątek 13 listopada. We Włocławku Radomianie zmierzą się z tamtejszym Alwilem. Fight Sports. Mistrzowski sklep sportowy nie tylko dla mistrzów. Wkręć się w kranówkę. Pij zdrową wodę prosto z kranu. Wodociągi miejskie w Radomiu.
we wtorek trochę więcej słońca, mimo tego będzie pochmurnie. Synoptycy nie przewidują jednak opadów deszczu. Może silnie wiać, w porywach nawet do 40 km na godzinę. Temperatura w Radomiu maksymalnie do 10 stopni Celsjusza. Ciśnienie wysokie w południe wyniesie 1030 hektopaskali. Biometr będzie korzystny. Środa już z opadami deszczu, a nawet deszczu ze śniegiem. Na termometrach 9 stopni, więc ten śnieg długo z nami nie pozostanie. Wiatr zdecydowanie osłabnie, będzie praktycznie nieodczuwalny. Ciśnienie powoli będzie spadać, barometry pokażą 1028 hektopaskali. Biometr tym razem niekorzystny. Czwartek przyniesie nam zdecydowanie więcej słońca. Na niebie jedynie pojedyncze chmury. Będzie też cieplej. Temperatura w Radomiu maksymalnie 12 stopni Celsjusza. Ciśnienie atmosferyczne ciągle spada, w południe osiągnie 1024 hektopaskale, biometr będzie korzystny.